To nie była jeszcze epoka smartfonów, to była epoka, w której te gry to były co najwyżej gry Java, a bardzo często gry SMS. I wydawało nam się, tak zresztą jakbym powiedział 99,9999% obecnej populacji, że na telefonach komórkowych można zrobić fajny biznes, bo tych telefonów jest bardzo dużo, a jeszcze prawie, że nie ma na nich kontentu. No i w pewnym momencie postanowiliśmy, że się trochę zbuntujemy, założymy tą firmę, ta nasza duża spółka matka, ponieważ myśmy tam w dziale rozwoju pracowali dość wysoko, powiedziała hola hola, chcemy mieć u was udziały i tak dalej, myśmy się zgodzili, więc powstał tak zwany spin-off. I trafiliśmy pewnego razu do biura, które było wynajęte w garażu, takim prawdziwym garażu u moich rodziców. We czterech usiedliśmy i ktoś przyniósł piwo, ktoś przyniósł kiełbaski, usiedliśmy i pomyśleliśmy, no, będziemy robić grę, tylko jaką grę? Na szczęście zgłosił się pierwszy klient, który po prostu celebrowaliśmy go przez 3 dni. Kasa z tego była taka, że prawdopodobnie tam skalne miasteczko tyle zarabia w jeden dzień. Natomiast klient był bardzo specyficzny, bo klient był na grę o polityce. A nic nie ma prostszego, uzyskać rozgłos, żeby gra była o polityce. Gra polegała w dużym uproszczeniu na tym, to była gra zamówiona przez Super Express, w ogóle koncepcja była autorska Super Expressu, co już trochę zdradza fabułę. Gra polegała na tym, że poruszaliśmy się gołębiem nad wybranym zestawem polityków i można było na nich narobić. Była to jedna z pierwszych w ogóle polskich gier społecznościowych. Nie było jeszcze naszej klasy, nawet Facebooka jeszcze nie było. Gra miała taką specyficzną cechę, ja pamiętam to jak to taki koszmar po prostu, który mi się czasami śni po nocach. Myśmy się nie spodziewali, że SK puści reklamę gry, więc w ciągu pierwszej godziny weszło nam 300 tysięcy osób, co spowodowało, że serwery, gry, rankingi, wszystko po prostu padło. Żeby to podnosić, to nie była skomplikowana funkcjonalność, tylko coś tam się przepełniało, myśmy nie zaprojektowali tego pod, mimo że wcześniej zajmowaliśmy się dużymi systemami bankowymi, różnymi, tam serwery aplikacyjne, różne cuda i tak dalej, ale nie myśleliśmy, że będzie aż tylu ludzi. Więc pamiętam jedno z pierwszych takich doświadczeń z prowadzeniem własnej firmy, to było siedzenie 36 godzin, restartowanie przez 36 godzin, co 20 minut restartowanie serwera, dopóki dwóch kolegów programistów nie wymyśliło obejścia. Potem wprowadziliśmy tak zwany system zmianowy, to znaczy było składane łóżko polowe, ja spałem na tym łóżku, drugi kolega gasił serwer i poprawiał błędy, potem ja wstawałem i ja to wybiłem i tak na zmianę. Także taki typowy garażowy, ale w pewnym momencie Super Express tam to się potoczyło, oczywiście ta gra miała kapitalne różne kontynuacje, mściliśmy się na różnych ludziach w imieniu wolnej prasy i tak dalej. Ale w międzyczasie zaczęliśmy myśleć, żeby wyprodukować coś własnego, coś fajnego i pomyśleliśmy, że zrobimy grę o robotach. Pierwszy prototyp gry o robotach to była właśnie taka gra w Javie, gdzie się chodziło tym robotem, coś tam kombinowaliśmy trochę z lokalizacją i tak dalej, i tak dalej. I trafiliśmy do agencji kreatywnej z tym pomysłem, do After Jensu, do Bartka Wyszyńskiego, który After Jens wtedy startował jeden z pierwszych portali od dystrybucji gier Java, czyli Jablera. I trafiliśmy do takiego prawdziwego, my z firmy IT, zajmujący się konsultingiem IT, trafiliśmy do prawdziwej, kreatywnej firmy, gdzie Bartek jak zobaczył po prostu ten koncept, powiedział, Jezus Maria, tu będą mechy, Japonia, wiecie, wielkie roboty i tu sprzątaczka idzie, robot ją napada i tak dalej. I zaczął po prostu pleść. Bartek jest dyrektorem kreatywnym jednej z większych agencji w Polsce i to było widać. Zresztą bardzo mi prosił, żeby umieścić jego zdjęcie nawet na Facebooku, jak znajdziecie informację, ja tam wrzuciłem informację, że będę występował, on się specjalnie prosił, żeby wrzucić jego miejsce, Bartek Wyszyński. Bartek współpracował z Arkiem, którego tutaj poznaliście, opowiadał o Gampi, Arek pracował w dużej, poważnej firmie telekomunikacyjnej w Polkomtelu jako produkt manager od bardzo poważnych produktów telekomunikacyjnych. Myśmy tam poszli razem i zaczęliśmy Arkowi z Arkiem rozmawiać. Znaczy, Arek, ty chyba wcześniej już z Bartkiem tam miałeś do czynienia, ale zaczęliśmy rozmawiać o robotach. No, Arek porozmawiał ze swoim dyrektorem o robotach, porozmawialiśmy dalej i tak dalej, i tak dalej. I pojawiło się coś, co było ewenementem na skalę światową. Znaczy w Skandynawii była podobna gra, to była gra, która polegała na tym, że biegaliśmy z telefonem komórkowym i strzelaliśmy za pomocą SMS-ów do ludzi. I lokalizacji. Robiliśmy skan, lokalizowaliśmy osoby w pobliżu i strzelaliśmy do tych osób za pomocą SMS-u. Gra była bardzo dużym sukcesem, jeśli chodzi o liczbę osób. Mieliśmy 150 tysięcy zarejestrowanych osób. To była jedna z największych gier lokalizacyjnych w Europie. Natomiast bardzo kiepsko się monetyzowała. Znaczy, no, zarabialiśmy jakieś pieniądze. Nawet, bym powiedział, nie były miejscami, czasami nie były to złe pieniążki.
Natomiast nie było to nic, bym powiedział, jak to się mówi, szału nie było. Musieliśmy dorabiać różnymi innymi projektami i tak dalej. Natomiast gra trwała przez 4 lata. Przydarzyło nam się przy niej mnóstwo różnych rzeczy, które potem kapitalnie nam się sprawdzały przy wszystkich rzeczach facebookowych i tak dalej. Bo wtedy nie nadeszły jeszcze prawdziwe social media, nie nadszedł ten cały szum związany z tym, że każdych 3 kolegów może sobie założyć agencję od social media, bo potrafią rzucić posta na Facebooka. Pojawił się, natomiast my bardzo szybko uzyskaliśmy gigantyczną społeczność, która miała najdzidsze i najgłupsze pomysły. Ściganie się taksówkami, bo to gra była oparta o system lokalizacyjny, trzeba się było do kogoś zgłosić. Kolega Bartek, widziany tutaj, podjeżdżał do Arka Cybulskiego w nocy pod jego blok. Bartek miał wtedy wyłączony telefon i próbował zabić jego robota. No, mieliśmy najróżniejsze rzeczy. I tutaj doszliśmy. W momencie, to był mniej więcej 2007 rok, gra już funkcjonowała 3 lata na rynku, wyciągnęliśmy z tej gry mnóstwo informacji. Ona zbierała gigabajty danych dziennie. Przebudowaliśmy kompletnie strategię gry, przebudowaliśmy model biznesowy. I tak pojawiła się pierwsza gra, na której firma, 4 lata od momentu powstania, zaczęła zarabiać prawdziwe pieniądze. To była gra Leposy, 2007, w zeszłym roku ją zamknęliśmy, 5 lat funkcjonowała na rynku. Gra, w której gracz też poruszał się taką postacią i sterował nią za pomocą SMS-ów, ale mógł tą postać montować z różnych części różnych stworzeń. Tutaj te stworzenia, bo stworzenia były naprawdę traktowane przez nas tak, że co nam wpadło do głowy, to było stworzeniem. Był człowiek dupa, był profesor nadzwyczajny, wielki zły, ośmiornica. Zabawa polegała generalnie na tym, że można się było na przykład za pomocą SMS-u, jak ktoś miał ośmiornicę, macki ośmiornicy, jak ktoś miał zwierzęta, można było dowolnie kombinować, można się było przystać do innego zwierzaka i żeby tamten zwierzak się nas pozbył, musiał się odciąć, czyli musiał kupić szczypce kraba i tak dalej, i tak dalej. Gra działa na subskrypcjach. Subskrypcja to jest taki kapitalny model. W telekomunikacji to się już nie wróci. To jest taki model, w którym użytkownicy subskrybują się do jakiegoś serwisu, a potem najczęściej zapominają się odsubskrybować. Po jakimś czasie myśmy oczywiście gasili te subskrypcje, bo nie chcieliśmy mieć posądzania jakiejś tam fraudy. Niemniej jednak wiadomo było, że jeśli mamy klienta, który się zasubskrybował, on jeszcze przechodził taki okres trial, przez który nic nie płacił, to ten klient jest naszym płacącym klientem. Czyli jakby wartość, taka lifetime value użytkownika jest była bardzo wysoka w porównaniu na przykład do modeli premium. Modele premium, to jest bardzo ważne, o tym za chwilę jeszcze powiem, bo tak opowiadam anegdotę, a chciałbym w międzyczasie wam przemycić kilka informacji. Modele premium mają to do siebie, że działają w tak zwanych lejkach konwersji. Czyli mamy użytkowników, którzy wchodzą do naszego serwisu, to są goście, potem oni się rejestrują, już nam odpada, powiedzmy, na rejestracji N% tego. Facebook i nasza klasa są wyjątkiem, bo tam bardzo często wejście jest równoznaczne od razu z rejestracją, jest przekazywany login, dlatego te platformy jakby podciągają wyżej tą konwersję. Potem ten użytkownik, jego trzeba skonwertować na użytkownika zaangażowanego. Zaangażowany użytkownik to są te liczby, które się nazywa DAU-MAU, tak? Czyli Daily Active Users, Monthly Active Users. I tego zaangażowanego dopiero się konwertuje na użytkownika płacącego. W dużych produkcjach, zazwyczaj produkcjach facebookowych, ja nie wiem jak to jest na naszej klasie, bo Jacek nigdy nie chce mówić takich danych, ale na produkcjach facebookowych ten ostatnia konwersja to są pojedyncze procenty. To są 1-2%. Czyli jeśli macie 100 tysięcy użytkowników, to z tego, nie wiem, zostanie wam 10 tysięcy aktywnych, a 100 będzie płaciło. Tak? My teraz pracujemy z taką firmą, która zajmuje się czystym złem, czyli produkujemy gry karciane na rynek bliskowschodni. I tam, no tam to miliony, po prostu miliony użytkowników muszą przejść przez grę, żeby ktoś zapłacił. Przy czym te miliony są bardzo tanie w pozyskaniu, bo jest to, no jest to bliski i daleki wschód, czyli tam Indonezja, Izrael, kraje arabskie i tak dalej. Bardzo tani użytkownik w pozyskaniu, więc tak de facto przetwarza się go dużo, mówiąc prosto. Teraz do tego jeszcze wrócę. Ale co jest ważne, taka pierwsza lekcja to jest taka, żeby jak robicie jakiekolwiek gry, starajcie się tak myśleć, żeby zbierać jak najwięcej informacji o tym, kim są wasi użytkownicy. I bardzo ważną lekcją jest to, że najgorsza rzecz, która się może zdarzyć w grze, to jak nie macie aktywnych użytkowników, bo już nigdy żaden system monetyzacji na tym prowadzony nie zadziała. Natomiast jeśli macie, trafi wam się gra, na której macie aktywnych użytkowników, to system monetyzacji wymyślicie. To jest trochę tak jak z supermarketem. Jak już macie ludzi w supermarkecie, ich tam mnóstwo łazi,
to wymyślicie, jak im coś sprzedać. Jeśli nie macie tych ludzi, no to tak de facto bardzo ciężko będzie im coś sprzedać. A druga rzecz już taka typowo growa, to jest taka, że adaptacja. Po Leposach pojawiło się ileś produktów, mniej lub bardziej growych, bo też wyszliśmy w jakiś taki rynek czatów erotycznych, to w ogóle też był po prostu szok, naprawdę szok. Gdzieś tam te czaty w pewnym momencie też zgasiliśmy, bo tutaj konkurencja to były zupełnie inne firmy. Natomiast zapałaliśmy do czegoś takiego, wpadliśmy na pomysł czegoś takiego, co zawsze gdzieś tam wychodziło jeszcze z naszej poprzedniej firmy, mówienie o rynku, o podróżowaniu po rynku jako takiej strategii surfera. Trzecia rzecz, bardzo ważna, to jest coś, co wiemy teraz, customer acquisition cost i lifetime value. Tego nie widać, jak się na przykład współpracuje z wydawcą. A to jest w ogóle, będzie kwintesencja branży. Koszty pozyskania klientów muszą być istotnie kilkakrotnie mniejsze od średniej wartości pojedynczego klienta. To jest kwintesencja modelu freemium. Jeśli ktoś wam mówi, że model freemium polega na tym, że zrobicie grę, dowrzucacie w niej contentu premium, i ten content premium jakoś się sprzeda, bo gry premium się w ogóle teraz super sprzedają i tak dalej. Ostatnio byliśmy na konferencji, na której wydawcy wprost mówi, zróbcie jakąkolwiek grę z premium, to się na pewno sprzeda. Pytanie ze strony jednego z francuskich producentów gier do tych wydawców było proste. Powiedzcie mi, jaki macie drop rate? Ile gier się nie sprzedaje? No nie, no nasze 4 największe to jest w ogóle free to play na iPhone'a. Sprzedają się świetnie. Ale ile się nie sprzedało? 20 parę. 4 do 20 paru. I to jeszcze nie jest najgorsza statystyka. Największa rzeź, jaka nas czeka, znaczy już się zaczęła, tylko jeszcze tego nie wszyscy widzą. Największa rzeź, jaka nas czeka, to jest iPhone i Android. Dlatego, że tam dziennie pojawia się kilka tysięcy aplikacji. Z czego zarobić? Może zarobi jedna. I w której kompletnie te modele rynkowe, mówię o App Store i mówię o Androidzie, kompletnie w porównaniu do Facebooka i w porównaniu do naszej klasy, kompletnie nie są przygotowane do wspierania jakiegokolwiek marketingu produktów. Jedyną formą do tego, żeby wasz produkt się wybił, jest zapewnienie sobie bycia featured na stronie App Store na starcie. A zapewnienie sobie bycia featured wymaga współpracy z Apple'em. Jak wiele firm w Polsce może się dogadać z Apple'em, żeby ich aplikacja pojawiła się w feature na starcie? Ja znam dwie na razie. 11 Bits i Vivid, tak? I dwa największe sukcesy, Anomalii i Willboxing. Czwarty element to jest element mentoringowy. Jak jest źle, no to się szuka różnych kontaktów, jeździ się po konferencjach, szuka się mentorów. Najlepsi mentorzy to są tacy, których jest najciężej spotkać na konferencjach. Znaczy, taki, którzy zarabiają w tym czasie pieniądze, jak tam ci inni opowiadają na konferencjach, jakby chcieli zarabiać pieniądze. To jest też taka wskazówka. To znaczy, poszukajcie firmy, która robi w chwili obecnej kasę, na przykład na grach, które chcecie robić, i spróbujcie wyciągnąć stamtąd człowieka nawet na lunch. On wam powie takie rzeczy, że się łos zjeży. Tak? Myśmy mieli jedną z pierwszych takich sesji. Mieliśmy takiego farta, że jeden z naszych kolegów z One to Tribe po tamtych grach SMS-owych i tak dalej, poszedł do zagranicznej firmy, która sprzedawała, tam bardzo szybko awansował, bo miał bardzo fajne pomysły, jak można sprzedawać. I on popatrzył się na jedną z naszych gier, tak na lunchu, i powiedział tak, jak ja bym sprzedawał w swojej grze to, co wy sprzedajecie tutaj, to zarabiałbym tyle, co wy. Bo musicie zrobić to i to. I to jest też ważne, znaczy mentorów też trzeba sobie dobierać. Jak słyszę na startup festach, innych rzeczach, że mentorują firmy od gier, od modelu free to play. Ludzie, którzy nigdy nie zrobili takiego projektu, albo mają w swoim portfolio to, że kupili taką firmę, która nigdy nie zrobiła kasy jeszcze, to moim zdaniem to jest bardzo duża pomyłka, dlatego że zwłaszcza jeśli mówimy o grach online, grach internetowych, to mówimy o statystyce, o matematyce, o doświadczeniu wynikającym z danych, tak? O doświadczeniu wynikającym z tego, jak się podkręca właśnie te śrubki czy wskaźniki. No i ostatnia rzecz to są relacje. Myśmy wyszli spoza, dobrze, że mówię po Maćku, bo jestem w stanie nawiązać trochę do Maćka, myśmy wyszli spoza game devu. W ogóle
byliśmy firmą, która wymyśliła sobie, że będzie robić jakiś typ gier. I dość późno dostaliśmy się w taki krąg game devowy, czyli krąg zainteresowań game devowych firm, które miały jakieś wcześniejsze doświadczenia. Gdyby nam się udało to z 2 lata wcześniej, prawdopodobnie mielibyśmy dużo więcej informacji o rynku i byłoby prościej. No dobrze, ale teraz koniec z czarnowictwem. No co robi firma w takiej sytuacji, kiedy tam się walą tytuły, każdy tytuł to jest pewne konkretne ryzyko finansowe, no bo tytuł growy to jest coś, w co musicie wyłożyć jakieś własne albo inwestora pieniądze, no i jeśli ten tytuł się spali, to tak de facto nie ma już tych pieniędzy. Tak? To jest najtrudniejszy problem, ale zazwyczaj macie jeszcze bardzo dużo własnych zasobów, macie własne pomysły, macie bardzo dużo rzeczy, nad którymi możecie się zastanowić. Myśmy zaczęli kombinować w taki sposób, że najpierw poszliśmy w stronę rynku o stosunkowo małej wartości, czyli zaczęliśmy robić gry hardware gamingowe, przy czym mieliśmy tego farta, że ponieważ dobrze uznaliśmy mechaniki gier, to te gry hardware gamingowe bardzo szybko wskoczyły na wyższą półkę. Dobrym przykładem jest jazda próbna, która chodziła na naszej klasie, która zrobiła 1,1 miliona użytkowników dla Playa. Play zakładał, że zleci nam wykonanie gry hardware gamingowej, która spowoduje, że na naszej klasie zagarnią 10 tysięcy ludzi. Po miesiącu było już 600 tysięcy grających. Z tego powodu trochę się czasami podśmiewuję, ale uważam, że nasza klasa to jest jedno ze źródeł klientów, którzy wchodzą bardzo szybko. I to, że na przykład pojawia się tutaj zarzut, że na naszej klasie jest tylko 140 gier, to jest dobrze, bo dla mnie oznacza to 139 konkurentów. Na Facebooku mam ich jakieś kilkanaście tysięcy gier, produktów i codziennie pojawiają się nowe. To samo było z produktami operatorskimi. Myśmy współpracowali bardzo mocno z T-Mobile'em, więc mieliśmy zawsze bardzo wysokie pozycjonowanie naszych produktów przez T-Mobile'a. T-Mobile był w stanie puścić spam rzędu 100 tysięcy SMS-ów do użytkowników, żeby zaczęli grać albo pobrali naszą grę. Na dzień dzisiejszy na App Store czy Google Play jest to niemożliwe. Nie poprosimy Apple'a, żeby poinformował miliona swoich abonentów, żeby koniecznie ściągnęli naszą grę. Więc są to jakby zupełnie inne. Te lokalne kanały są zazwyczaj kanałami o dobrym dotarciu do użytkownika. Oczywiście wszyscy myślą o tym, że jak wrzucę grę, to będą kolejne Angry Birds i cały świat, najlepiej bez reklamy. To się w zasadzie nie zdarzy. Adware Gaming natomiast faktycznie był rynkiem o dość małej wartości, natomiast w międzyczasie zmieniła się w ogóle, przez te 2 czy 3 lata zmieniła się w ogóle sytuacja na rynku gier. To jest w ogóle coś niesamowitego. Po pierwsze, stało się to, o czym mówili już moi przedmówcy, mówił Jacek, mówił Arek, czyli typowy gracz z 35-letniego faceta z brodą stał się 40-paroletnią kobietą bez brody. Tak wygląda obecnie typowy, przeciętny, statystyczny gracz, więc zmieniła się kompletnie demografia. Więc wszyscy zaczęli patrzeć na te gry nie przez pryzmat takiego getta, gdzie siedzi kilku geeków i po prostu strzela do kosmitów albo urywa komuś głowy i tak dalej, tylko przez pryzmat marchewek, hodowania, przez pryzmat tego, że każdego grą można zainteresować. Gigantyczna zmiana w demografii, gigantyczna zmiana w strukturze rynku. Pojawił się trend wykorzystywania gier w biznesie, czyli pojawiła się gamifikacja. I nagle okazało się, że wszystkie patenty psychologiczne, które my gdzieś tam mamy u siebie poskładane w dokumentach, analizy sieci społecznych, analizy tego, jak się buduje zaangażowanie, kiedy wygasa nam wartość klienta i tak dalej, znakomicie nadają się do rozwiązań biznesowych. No bo na przykład taka sprzedaż, takie rozwiązanie sprzedażowe, gdzie mamy tabun sprzedawców biegających po rynku i sprzedających jakiś produkt masowy, to też jest gra. Nagle się okazało, że możemy stosować te rozwiązania. Nagle okazało się też, że pewne rzeczy związane z mechaniką i z designem gdzieś tam nam pasują do różnych innych rzeczy, które nie do końca się kojarzą wprost z rynkiem gier, ale zaczynają się kojarzyć coraz bardziej z takim rynkiem biznesowym. Więc obok tej działki, która produkuje gry zredukowaliśmy z produkcji miliona wspaniałych pomysłów do stopniowego budowania wartości w oparciu o jeden projekt max, rozwijany, w chwili obecnej rozwijamy tak na Hiroshimę, przestawiliśmy się na, jakby uruchomiliśmy całą nową działkę w firmie, opartą na wykorzystywaniu wszystkiego, co wiemy z tego wyścigu zbrojeń związanego z grami, do biznesu.
Nagle okazało się, już pomijam fakt powstania Gamfi gdzieś tam w międzyczasie, które de facto Gamfi wywiodło się z firmy, która zajmowała się e-sportem, tak? No, FX Entertainment zajmowała się kiedyś e-sportem. I nagle okazało się, że wszystko to, co gdzieś tam mamy pod spodem, ten cały nasz warsztat, się przydaje. Inną rzeczą, która z kolei do mnie przemówiła gdzieś tam w pewnym momencie, to było to, że pracując od wielu lat na rynku gier, obserwowałem tych wszystkich freaków, którzy grali ksybermechami, biegali za sobą, angażowali się w te wszystkie wirtualne światy. I tak de facto to, co gdzieś tam pojawiło się pod spodem i coraz jakby mocniej się rozwija, to, że w tym, co robimy w grach, jakby w tej pasji wynikającej z gier, która napędza ludzi, tych ludzi grających, jest mnóstwo takiego, bym powiedział, entuzjazmu, takiego czystego dobra. To znaczy ludzie są w stanie się bardzo mocno angażować, wykorzystujemy mechanizmy gier, jesteśmy w stanie angażować ludzi w dobre rzeczy, w bardzo fajne pomysły. To gdzieś też pozwoliło nam odzyskać, bym powiedział, trochę taką równowagę, myśleć o tych grach nie tylko jako mechanizmie do rozrywki, nie tylko jako takim mechanizmie, z którym musimy wydoić tego końcowego użytkownika, ale jako czymś, co oferujemy użytkownikowi, czym oferujemy użytkownikowi coś dobrego, ponieważ tam Paula Morzowska jest, to mogę powiedzieć tak, takie hasło jednej z naszych aplikacji, mogę pokazać na przerwie, obecnie, którą pracujemy dla partnera, jest Friendship is Magic. To są kucyki pony akurat, które aktualizujemy. To jest dość duży przeskok od robotów, którym można było zamordować ludzi z SMS-ów do bajki o kucykach pony. Niemniej jednak cały mechanizm gier, patrząc na mechanizm gier, to jest mechanizm, który tak de facto jest pewnym nowym medium. Medium, które operuje stricte na zaangażowaniu ludzi. Stricte na emocjach, stricte na zaangażowaniu, stricte na wciąganiu ludzi. Schematy nagród leżące u podstaw gier, wszystkie gry opierają się o psychologiczne schematy nagród, powodują angażowanie i to jest coś, coś, co bym wam polecał. To znaczy, jeśli szukacie czegoś w grach unikatowego, przyjrzyjcie się psychologii gier, bo tam jest dużo więcej do odkrycia i dużo więcej kasy do zarobienia niż w technologii, czyli w kolejnym modelu telefonu, w kolejnym App Store, Google Play i tak dalej. Ponieważ mój czas się zdecydowanie zapewne skończył, więc nie wiem, jak będzie wyglądała droga One to Type dalej. Mam nadzieję, że świetnie, bo jestem udziałowcem i zarządzającym. Natomiast oczywiście czeka nas pewnie zyliard potknięć, czego i wam, jeśli będziecie prowadzić własne firmy, życzę, bo potknięcia prowadzą zawsze do czegoś dobrego. To tyle.